いいわ。この可能性が地獄というなら、私は迷わずそれを選ぶわ。BlazBlue kusi posiadaczy Switcha. God Eater się rozrasta, a kłamliwa księżniczka i ślepy książę przypominają o sobie w najnowszym materiale. To i wiele więcej ciekawych rzeczy w najnowszym odcinku newsowym. Odcinek zaczniemy od srogiego uderzenia prosto z Kamurocho, albowiem pierwsza odsłona jednej z najlepszych serii gier zawita na pecetach. Mowa tutaj o pierwszej części Yakuzy, która w wersji remake'owej trafi na urządzenia o mocy ograniczonej jedynie zasobnością portfela już 19 lutego. Grę można zamawiać już w preorderach ze zniżką wynoszącą aż 10%, a każdy, kto pokusi się na taki ruch, otrzyma darmową cyfrową wersję mangi tego uniwersum, ekskluzywne tapety oraz awatarki z bohaterami gry. Ja od siebie dodam tyle, że grajcie w Yakuzy, bo naprawdę warto. Z drugiej strony mamy bardzo dobrą wiadomość dla fanów mechów, albowiem Bandai Namco oficjalnie zapowiedziało oraz zaprezentowało najnowszą grę w tej dość pokaźnie rozbudowanej już marce. SD Gundam G-Generation Cross Race zadebiutuje na PlayStation 4, Switchu i PC jeszcze w tym roku w Japonii oraz całej Azji. Co normalnie uznalibyśmy za smutną wiadomość, gdyby nie fakt, że twórcy oficjalnie przyznali, że wersja na rynek chiński będzie w pełni zlokalizowana na angielski. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamówić grę z jakiegoś portalu wysyłkowego i cieszyć się nią w pełni. Z mniej znanych marek warto też wspomnieć o Dusk Driver, albowiem najnowsze materiały promocyjne z tego tytułu wyglądają naprawdę zachęcająco. Całość prezentuje się jak fajne połączenie wszystkiego co najlepsze w Akiba's Trip oraz Akiba's Beat z delikatną domieszką Lost Dimension, co samo w sobie zapowiada się naprawdę dobrze. Nie wiem natomiast, czy mogę powiedzieć dokładnie to samo o Moero Chronicle Age, które z nawet samej nazwy sugeruje, że będzie tworzone z myślą o dość wąskim gronie odbiorców. A dokładnie rzecz ujmując, będzie kierowane do fanów fanserwisu. Więc jeżeli lubicie loli, to może będzie to tytuł dla was, ale ja osobiście odpuszczam. Place where ages can live out their lives without being controlled or pushed around by anyone. That's what we need, right? Nie odpuszczę natomiast God Eater 3, który zawita w znanym nam języku już niebawem. Zanim to jednak nastąpi, wszyscy mieszkańcy Japonii i ci, którzy sprowadzili sobie grę z tamtego regionu, będą mogli przetestować najnowszy patch oznaczony jako 1.11, prowadzący chociażby międzyregionowy matchmaking, usprawnienia w walce, nowe opcje do kustomizacji postaci oraz pomniejsze dodatki do samej gry. Warto przy tym pamiętać, że wersja europejska będzie już posiadała te wszystkie usprawnienia na samym starcie. Fani przygód dziecka, które posiada w sobie kawałek serca klona wielkiego mistrza, radujcie się. Albowiem Kingdom Hearts Orchestra rusza ponownie w trasę koncertową obejmującą miejsca z prawdopodobnie największą ilością fanów tej marki. Więc jeżeli poza samą Japonią możecie udać się w jedno z danych miejsc, to szczerze polecam. Może być to przeżycie, którego nie zapomnicie do końca życia. Iwa. この可能性が地獄というなら、私は迷わずそれを選ぶわ。BlazBlue po raz kolejny stara się zaskarbić sobie serca fanów, tym razem za pomocą materiałów z kompletnej wersji Central Fiction, która zawita na Nintendo Switch już niebawem. Każdy, kto postanowi zaopatrzyć się w ten tytuł na premierę, może liczyć na pełną wersję produktu, który już był dostępny na innych platformach, z tą różnicą, że od samego początku dostępne będą wszelakie DLC, które zostały wydane z wariantami głosów, postaciami i kolorami. Skoro już mówimy o kolorach, to warto też wspomnieć, że Studio Trigger zaprezentowało króciutki materiał z ich najnowszego dzieła. Promer, które teraz powinno lecieć w tle, o ile YouTube nie zablokował mi tego urywka materiału, prezentuje się bardzo mocno nie tylko w stylu samego studia, ale też Tengen Toppa Gurren Lagann oraz Kill la Kill. Wiele postaci przypomina ich poprzednie kreacje, co może nasuwać delikatne wypalenie, ale jak dobrze wiecie, Trigger nie potrafi zrobić czegoś źle, więc zostaje nam tylko czekać. A na szybką wspominkę przed szybkim szpilem, zasługują również The Liar Princess and the Blind Prince, które w bardzo króciutkim zwiastunie prezentuje gameplay, w którym bierze udział demoniczny wilk, oraz Travis Strikes Back No More Heroes, które doczekało się patcha 1.0.1, wprowadzającego chociażby tryb New Game Plus, nowe stroje oraz poprawiający pomniejsze błędy. Let's play. I've been away a long time. Travis, touchdown! You murdered my...
Tymczasem Hinotori otrzyma kontynuację w formie noweli. PA Works teazuje ich najnowsze dzieło. Spin-off Masamune-kun Revenge oficjalnie zmierza ku końcowi, tak samo jak Haganai. Kyucho Retto dostaje własną adaptację anime. Pierwszy film Made in Abyss zadebiutuje w kinach już w marcu. Zaprezentowano nam nowe postacie w nadchodzącym Jump Force. Cloud otrzyma nową figurkę. Nintendo zapowiada nowe turnieje w Super Smash Bros. Ultimate oraz Splatoon 2. Gra Punchline trafi na PC w tym roku, tak samo jak World End Syndrome. Man with the Mission zagra koncert w Londynie już 27 lutego, a Archimedes no Tyson otrzyma wersję filmową. No i to by było na tyle w najnowszym odcinku newsowym. Chciałbym z góry podziękować wszystkim moim patronom za wsparcie oraz przypomnieć, że możecie mnie złapać nie tylko na YouTubie, ale też Twitterze i Facebooku. A tymczasem, do następnego razu. Cześć!